Witam serdecznie. To już trzecia edycja pokazu Alternative Fashion Show. Jak zwykle robimy ją w Toruniu. Tym razem zmieniliśmy lokalizację na Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Swoje kolekcje zaprezentuje dzisiaj 11 projektantów. Ja jako gotwer przedstawię kolekcję cybergotycką, dlatego stąd moja fryzura. Oprócz tego zobaczymy projekty Gothic Lolita, Steampunk, dużo post-apo. Będzie ciekawie, będzie kolorowo. Mam nadzieję, że projekty alternatywne naszych twórców będą Państwu się podobały. Fryzury i makijaże naszych modelek zostały wykonane przez profesjonalistów. Niektóre firmy przyjechały do nas spoza Torunia. Przeprowadziliśmy również warsztaty z poruszania się po wybiegu dla naszych modelek, tak żeby Państwu coraz bardziej nasz pokaz przypominał profesjonalne spotkania. Swoje wsparcie w tym roku zaoferowała Toruńska Agenda Kulturalna, która dofinansowała nasz pokaz ze środków mikrowsparcia w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Kolejnym sponsorem jest firma VIP Ogólnopolska Dystrybucja z Lubicza. I bardzo dziękujemy za udział sponsorów w naszym wydarzeniu. Dzięki temu możemy zorganizować pokaz bez obaw o podstawowe, najważniejsze elementy. Chciałabym również podziękować przy tej okazji serdecznie panu dyrektorowi Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, które to centrum właśnie bardzo zaangażowało się i pomogło w organizacji wydarzenia. Oprócz pokazu mody w tym roku organizujemy również targi alternatywne. W ramach targów otworzymy 21 stoisk, w których wystawcy z całego kraju zaprezentują swoje produkty, wyroby w pojedynczych egzemplarzach. Będzie to odzież, biżuteria, dodatki, również obuwie i inne interesujące przedmioty. Mamy też dobrą informację, jeżeli chodzi o kolejną edycję pokazu w 2017 roku. Udało nam się już zarezerwować termin 13 maja na sali w Jordankach. Zapraszamy zatem wszystkich, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. Nie ukrywam, że będą nam również bardzo potrzebni sponsorzy, także bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie i o pomoc w organizacji kolejnej edycji pokazu. Jestem Szmaragdową Królową z dworu Szmaragdowej Królowej. Przyjechałam tutaj do Was spod Krakowa. Po raz pierwszy będę miała okazję zaprezentować moją kolekcję. Moje piękne damy dworu wystąpią w moich kreacjach. I mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobało to, co stworzyłam. Będzie 9 kreacji, w jednej sama wystąpię. Są w stylu, ja bym to nazwała, baśniowo, bajkowo, sennym. Wszystkie kreacje sama własnoręcznie wykonałam i uszyłam. Natomiast wszelkie ozdoby metalowe wykonała marka Wunderkammer, którzy jutro będą mieli okazję pokazać, zaprezentować swoje dzieła podczas targów na stoisku. I mam nadzieję, że będzie to piękne dopełnienie do moich bajkowych kreacji. Nazywam się Kamila. W środowisku mam ksywkę Luvi. Jestem z pracowni Suicidal, jednoosobowej. Przyjechałam tutaj jako projektantka, żeby pokazać swoje prace. To są style mieszane. Jest w tym troszeczkę steampunku, troszeczkę postapo, troszeczkę fantasy, troszeczkę gotyku. Lubię różne klimaty, które są alternatywne, artystyczne, w których można się wykazać kolorem, krojem, no i pomysłem. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zabraknie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że moje pomysły się spodobają i że nawiążę ciekawe współpracę w przyszłości. Jestem Lady Sariel, jestem z Warszawy i szyję sukienki w stylu Gothic Lolita. Na tegorocznym Alternative Fashion Show jestem jako projektantka i jako modelka. Głównie Gothic Lolita, sztuk w tej chwili 7. To jest taki styl, który generalnie wywodzi się z Japonii, ale czerpie inspirację z wiktoriańskiej Anglii. Miałam 7 modelek i generalnie wszystkie praktycznie będą ubrane na czarno i wszystkie stroje są przełamane jakimś innym kolorem. Jestem Klaudia Saori-Szupienko, przyjechałam z Gdańska. Tutaj zajmuję się głównie choreografią, uczę modelki, jak występować na wybiegu, jak mają się poruszać, jak chodzić. Praca jest bardzo ciężka, ponieważ każda z grup modelek miała tylko i wyłącznie godzinę na nauczenie się całej choreografii, która nie jest prosta.
Jednak wydaje mi się, że poradziły sobie niesamowicie. Oprócz tego, że zajmuję się choreografią dziewczyn, również biorę udział w pokazie. Przyjechałam z Gedeonem, z pracownią Gedeona, jestem głównie jego modelką i tak naprawdę to on wkręcił mnie w całą imprezę już w zeszłym roku, gdzie byłam po raz pierwszy. Początkowo miałam być jako modelka dodatkowa, ale szczęście sprawiło, szczęście w nieszczęściu, że jedna z dziewczyn musiała zrezygnować i trafiłam do puli głównej. I tak oto jestem tutaj już drugi rok z Wami i mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni pokaz.